Czas na test świateł w Volkswagenie Arteonie. Światła naprawdę robią robotę i to w sumie była wizytówka Passata B8 w momencie debiutu i również Arteona. Teraz jedziemy w trybie zwykłych świateł mijania bez automatyki, czyli nie działają matrycowe światła adaptacyjne LED, tylko po prostu sobie jedziemy na zwykłe mijania. Snop światła jest bardzo równomierny, mocny, szeroki. Zasięg mógłby być troszeczkę większy, ale nie jest źle. Przepisowe 100, jedziemy nawet 110, można także sobie zaraz przyspieszymy. I de facto w takich warunkach, z takimi światłami można spokojnie sobie podróżować. Przyjemnie się jedzie, bezpiecznie. Nie można mieć zbyt wielu zarzutów. Zresztą sami ocencie. Aby włączyć światła matrycowe, czyli że aby ta cała automatyka zaczęła sobie działać i pracować, wystarczy pchnąć dźwigienkę od kierunkowskazu świateł drogowych do przodu jeden raz. Zapala się kontrolka długich świateł ze symbolem A. Już widzicie teatr, który zaczyna się dziać przed samochodem. Zobaczcie, jak tir jest wycinany przez te światła oraz samochody jadące w przeciwnym kierunku drogi, czy też ruchu. Światła są fenomenalne, rewelacyjne, wspaniałe itd., itd. Warte zdecydowanie dopłaty. Jeżeli ktoś jeździ dużo po autostradach, dużo jeździ bocznymi drogami, w nocy, po zmroku, uważam, że nie ma co się zastanawiać, tym bardziej, jeżeli wydaje się za samochód 150 minimum, a tak naprawdę około 170-200 tysięcy, jeżeli mówimy o takim Arteonie jak tym, którym jedziemy, czyli 2.0 190 koni w wersji Elegance. Zobaczcie, jak jest wspaniale droga oświetlona. Wspaniale. Do tego światła są skrętne, także dostosowują się do warunków drogowych, nie tylko w przód, ale również podążają naszym kierunkiem jazdy. Bajka, po prostu bajka, wielka frajda, przyjemność i bezpieczeństwo podróżować samochodem wyposażonym w taki rodzaj oświetlenia. Komfort jazdy jest wspaniały tak w ogóle tym samochodem. Cisza nieprawdopodobna. Tak wydaje się, że mój komentarz w tym wszystkim jest zbędny. No, sami widzicie, co się dzieje przed samochodem. Wspaniałe, fenomenalne, rewelacyjne. Świetne. Same superlatywy. I to naprawdę na tym już można zakończyć. No zobaczcie, tak świecą normalnie światła. Też jest całkiem fajnie, całkiem dobrze. No ale zobaczcie. Jedna raz dźwigienka do przodu. No i jest bajka. Do tego rewelacyjne jeszcze wyciszenie. No tak to po prostu można jeździć, można podróżować. Jeszcze tutaj przejedziemy kawałek, żebyście sobie popatrzyli. ostatni rzut jeszcze okiem na pracę tych świateł. Zobaczcie. Bajka, po prostu bajka. Komentarz mój jest zbędny, po prostu oglądajcie. To by było na tyle. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was do oglądania już kolejnych publikacji, czyli testu Audi A4, BMW G21 330e, no i oraz tego Arteona. Jeżeli macie inaczej, chcielibyście jakiś jeszcze samochód zobaczyć inny w teście, dajcie znać, a postaram się ogarnąć. Trzymajcie się, do zobaczenia.